Nadal może dostarczyć doznań nieosiągalnych na innych konsolach, jak i przez jakiekolwiek medium. Posiadamy pełną kontrolę ruchu awatara i możliwość swobodnego poruszania się w przestrzeni trójwymiarowej. Używanie swojego głosu jest dodatkowym przeżyciem, a wszystko to bez użycia kontrolera. Projekt Nadal działa ze wszystkimi Xboxami 360. Jestem pewien, że zgodzicie się, iż jest to rewolucja. Od 20-30 lat tworzymy interaktywne gry, jednak czy naprawdę? Największą barierę stanowiła zawsze ta rzecz, która rozwijała się w naszych rękach. Coraz bardziej skomplikowana, z coraz większą liczbą przycisków. Była największą przeszkodą w tym, co chcieliśmy stworzyć, czyli połączeniem dwóch światów. Wierzę, że Natal to potrafi. Zapamiętajcie zatem jedną myśl. To, co projektanci i przemysł robią z Natalem, zmieni krajobraz growego świata. Od kilku miesięcy bawimy się tym projektem w Lionhead. Tydzień temu ekipa filmowa nakręciła ten film. Pisarze science fiction, reżyserzy nie są w stanie wyobrazić sobie, czego możemy obecnie dokonać. Wynikiem naszych eksperymentów jest chłopiec o imieniu Milo. Postać, która poznaje nas, nasze twarze, nasze głosy, nasze emocje. A to Claire, która nam go przedstawi. Cześć Milo, jak się masz? Cześć, wszystko w porządku? Tak naprawdę jestem trochę stremowana. Ty stremowana? Nie wierzę. Po raz pierwszy tysiące osób to zobaczy. Tysiące osób. Claire została rozpoznana, a jej emocje znalazły odbicie w twarzy Milo. Słuchaj, pomyślałam, że może dziś znów pokonam cię w piłce nożnej. Oczywiście, jeśli odrobiłeś już lekcje. Właśnie miała miejsce sytuacja, w której Claire pokazała, jak dobrze zna Milo i widzi, że chłopiec czymś się martwi. Miał spuszczoną głowę, nie patrzył w kamerę. To interakcja z osobą, a nie tylko postacią. Pomogę ci. Dobrze. Mógłbym pójść na ryby i porobić kilka zdjęć do mojego dziennika. Może tym razem się uda. Nie wiem, dopóki nie spróbuję, prawda? Mam tu wszystko, czego trzeba. No to zaczynamy. Najpierw załóż te gogle. W taki sposób? Claire otrzymała parę gogli. Zauważmy, co zrobiła. Ona nie grała, tylko naprawdę poczuła potrzebę podniesienia ich z ziemi. A wszystko przez poczucie związania ze światem Milo. Dobra, co robimy? Muszę stać na krawędzi? Dawaj, włóż rękę. Woda jest ciepła. Jestem pewien, że ryby wzięły cię za potwora. Oto Claire, całkowicie zatopiona w świecie Milo. Ona naprawdę czuje, że jest w tej sadzawce. Każdy ruch ręką został rozpoznany. Może dotknąć ryb, zamieszać wodę. Każdy, kto tego doświadczy, jest pod wrażeniem systemu. A teraz doświadczycie prawdziwej magii. Dobrze rysujesz? To tylko ryby, ale to trudniejsze niż się wydaje. Czekaj, spróbuję. Najpierw ciało, teraz ogon, płetwa i uśmiechnięta buźka. I jak to ci się podoba? Zobaczcie, co się stało. Claire podała rysunek Milo.
Natal zeskanował kartkę i przetworzył ją na cyfrowy obraz, z którym mógł zapoznać się Milo. To projekt, o którym nie śniło się nawet autorom science fiction. To działa i to już teraz. To, co udało nam się osiągnąć z tą technologią, było moim marzeniem od 20 lat. Chcieliśmy stworzyć doświadczenie, w którym spotykasz się z kimś, kogo ja uważam za prawdziwą osobę. Osobę, która cię rozumie, odczytuje twoje emocje i reaguje na nie. Możecie patrzeć na to demo i zastanawiać się, czy to działa. Na E3 część z was będzie miała okazję samodzielnie sprawdzić te prezentacje na zamkniętym pokazie. Będą mogli porozmawiać z Milo i wejść z nim w interakcję. Dziękuję wam bardzo. Zostawiam was przekonany, że to, co prezentujemy, to kamień milowy w rozwoju gier wideo.